Witam was wszystkich. Dzisiaj jest ze mną moja babcia. Babcia, możesz pozdrowić wszystkich. Pozdrawiam wszystkich, którzy mnie tylko oglądają. No, babcia was pozdrawia. Dzisiaj będą opowieści dziwnej treści. Opowiem wam, jakich podstępnych sztuczek próbował pracodawca w Niemczech, żeby się mnie pozbyć w trakcie chorobowego. Babcia będzie sędzią. Zobaczymy, jaki będzie werdykt, czy postąpiłem dobrze, czy postąpiłem źle. Tak jak wspominałem na ostatnich filmach, po różnych przygodach z pracodawcą zacząłem mieć problemy jelitowe. Poszedłem na długie chorobowe, stwierdziłem, że trzeba zakończyć współpracę z tym pracodawcą. Lekarz dobrze znał moją sytuację, ponieważ chodziłem już do niego wcześniej. Opowiadałem, co się w pracy dzieje. Od czasu do czasu miewałem już chorobowe na tle jelitowym. Dostałem też z kasy chorych coś w rodzaju pomocnika, braterki, doradcy, który pomagał mi załatwić bieżące sprawy, różne pisma, załatwić rehabilitację w Niemczech. Dostałem po prostu z kasy chorych panią do pomocy. Ona też dobrze znała moją sytuację. Już po 2-3 miesiącach pracodawca był wielce na mnie oburzony, ponieważ leniuchy z niczym się nie wyrabiały. Zaproponował spotkanie, może da pan radę chociaż na pół etatu przychodzić do pracy. Powiedziałem, w żadnym wypadku. Ta doradczyni z kasy chorych wystosowała w stosunku do nich pismo, że jeszcze nie jest czas. Jeżeli przyjdziemy na taką rozmowę, to pójdziemy tam razem. Słuchajcie, w międzyczasie zaczęli mnie gnębić naganami. Pierwszą naganę dostałem, ponieważ za późno ich informuję, kiedy idę do lekarza, do kiedy będę miał chorobowe. Zasada była taka, że w ostatni dzień chorobowego musiałem do godziny 9 rano ich powiadomić, co dalej ze mną. Nie zawsze dostawałeś termin u lekarza. Wykorzystali to, dali mi jedną naganę, na którą się odwołałem. Załatwiłem sobie też atest od lekarza, że stawiam się punktualnie i że nie jest to możliwe, żebym wcześniej przewidział, do kiedy będę chory, co dalej ze mną. Powiedziałem w pracy, zadzwońcie do lekarza, zapytajcie, bo ja jeszcze wizyty nie mam. Mam termin dopiero przykładowo na pojutrze, a dzisiaj kończyło mi się chorobowe. Nie jestem w stanie wam dzisiaj powiedzieć, co lekarz jutro zadecyduje. Napisałem na tą naganę odwołanie. Zasada była taka, że 3 nagany i mogli mnie zwolnić dyscyplinarnie. Próbowali mnie nakłonić, żebym rozwiązał umowę za porozumieniem stron, ale się na to nie zgadzałem, ponieważ wtedy dostajesz blokadę w bezrobociu w Niemczech. Przez 3 miesiące nie dostajesz pieniędzy, jeżeli odszedłeś z firmy sam albo za porozumieniem stron. Więc dostałem kolejną naganę. Tym razem, że mam kanał YouTube i że na kanale YouTube zarabiam, a w umowie było wpisane, że o każdej dodatkowej pracy, o każdym dodatkowym dochodzie mam informować pracodawcę. On musi wyrazić zgodę na to, żebym ja po pracy mógł coś robić, jeszcze sobie zarobić. Tyle, że filmiki na YouTubie nie są związane z nikim, żadną umową, nie masz żadnej stałej pensji, jest to raczej hobby, które przynosi ci dochody. Znowu napisałem odwołanie, znalazłem w internecie też paragraf, że to jest mój prywatny czas, że nie ma to wpływu na moją główną pracę. No i lekarz wystawił mi zaświadczenie, że nagrywanie filmików mnie relaksuje i pomaga w mojej kuracji. Czyli do tego dodał jeszcze jedno zdanie w ateście, że te ich nagany pogarszają mój stan zdrowia, mnie stresują, a głównie przyczyną dolegliwości jelitowych jest stres, także utrudniają w ten sposób leczenie.
Także Nygus się nie dawał, jak widzicie. W końcu nie wiedzieli, co zrobić ze mną, ponieważ gdyby oni mnie zwolnili, musieliby zrobić na rok czasu redukcję etatu. Przez rok czasu nie mogliby nikogo zatrudnić na moje miejsce. Innej możliwości nie mieli, więc próbowali różnych podstępów, nagany i tak dalej. Jakby były trzy, mogliby mnie zwolnić dyscyplinarnie. Nie poddawałem się, więc wzięli sobie prawnika. Właściwie mieli wielu prawników, ponieważ ta firma była ogromna. Oni zatrudniali kilka tysięcy osób. Od wszystkiego mieli prawnika. Prawnik do mnie napisał pismo, że dostałem już dwie nagany i prosi o kontakt, że chce ze mną jakoś się dogadać, że to, co robię, kwalifikuje mnie do zwolnienia. Pomyślałem sobie, jasne, jakby mnie kwalifikowało do zwolnienia, to by zrobili to bez mrugnięcia okiem, by z tego skorzystali, a skoro wzięli do tego prawnika, prawnik mnie próbuje nastraszyć, myśleli, że się prawnika wystraszę, że się poddam. Zacząłem negocjacje z prawnikiem. Poinformowałem też kasę chorych, jaka jest sytuacja, tą babeczkę, która mi doradzała, pomagała. Zapytałem też w bezrobociu, jeżeli dostanę atest od lekarza, że rozwiązuję umowę za porozumieniem stron z pracodawcą, ale ta praca szkodzi mojemu zdrowiu, czy też dostanę blokadę na 3 miesiące, że nie dostanę pieniędzy z bezrobocia. Powiedzieli, jeżeli będę miał atest, że ze względu na pracę, która mi szkodzi, odszedłem, wtedy tej blokady 3-miesięcznej nie będę miał. Już się zabezpieczałem. Dogadałem się w końcu w ten sposób. Już nie chciałem wracać do tej firmy, miałem dosyć tych pism, nękania. Dogadałem się w ten sposób, że zapłacą mi wszystkie nadliczbowe, które miałem. Zapłacą mi zaległy urlop prawie za 1,5 roku, gdzie byłem na chorobowym, gdzie do pracy nie chodziłem. No i jeszcze, żeby mnie zachęcić do podpisania rozwiązania umowy za porozumieniem stron, skasowałem jeszcze od nich na odchodne kilka ładnych tysięcy euro odprawy. Szach i mat z Nygusa strony. Tak to wyglądało. Babcia, powiedz, czy dobrze zrobiłem? Bardzo dobrze. Babcia mówi, że bardzo dobrze. Babcia uwielbia Niemców. Dobrze ich jeszcze pamięta z czasów II światowej. Tak to wyglądało. Także efekt końcowy był taki, że wyszedłem na powierzchnię. Wygrałem tą bitwę z nimi. Wygraliśmy pod Grunwaldem, wygraliśmy pierwszą, drugą światową. I Nygus z nimi też wygrał. A efekt końcowy znacie. Do końca pociągłem chorobowe, ile się dało. Później już bez robocia z Niemiec nie chciałem, spakowałem się i wróciłem do Polski. Mogłem jeszcze to ciągnąć 1,5 roku bezrobocie z Niemiec w Polsce, ale wtedy bym podlegał Urzędowi Pracy w Niemczech, nękaliby mnie znowu pismami, a ja wróciłem do Polski po prostu po to, żeby mieć od nich już spokój. Nie chciałem z nimi nic więcej wspólnego, dlatego machnąłem ręką na tą kasiurę, która jeszcze mogłaby płynąć z Niemiec przez kolejne 6 miesięcy. Pozdrawiamy serdecznie, babcia pomacha. No, trzymajcie się. Dziękuję za wszystkie pozdrowienia, życzenia dla babci. Cały czas dostaję jeszcze od was komentarze, gdzie babcie pozdrawiacie. Do następnego, cześć.